Witajcie na kanale rockday.pl. To ja, Wojtek. Dzisiejsza lekcyjka, krótkie ćwiczenie, które należałoby dodać do warsztatu gitarzysty, do warsztatu solówkowego gitarzysty. Posłuchajcie, jak to brzmi. Raz, dwa, trzy, 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 ty, 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 no tutaj to jest akurat ja robię tak, że gram na strunie piątej i czwartej na próg 7-5, 7-5, 7-5, 7-5. No tutaj można zrobić tak, że no, czy tylko na tych progach? No nie, można na innych progach to zagrać. Mogą być też inne odległości, może być na przykład 3-7. 3-7. Chodzi o metodę zagrania, o rytm i o kolejność dźwięków, kolejność stopni z tego krótkiego fragmentu wyrywku gryfu, bo tu mam dźwięki tak, dźwięk D, E, G, A i po prostu kolejne stopnie, to kolejne dźwięki z tego, co jakby stopnie tej mikro takiej małej naszej skali, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I po prostu tutaj można powiedzieć, zaczynam od czwartego, czyli 4-4-3, 4-3-2, 3. Nie wiem, czy to akurat jest sens mówić stopniami. W każdym razie, jakby ten krótki wyrywek ze skali tutaj zawieram. I to oczywiście mogą być właśnie inne układy palców, co za tym idzie inne interwały, czyli inne, jakby można powiedzieć, koloryt, inne emocje, które są przenoszone, prawda, w tej zagrywce, bo na przykład mogę też zagrać jakieś bardzo różne miejsca na gryfie, bardzo różne układy interwałowe. Także tutaj akurat w tym ćwiczeniu akurat skupmy się na tym, na układzie takim, że mamy po prostu na przykład 5-7-5-7, 3-5-3-5, może być na przykład 7-8-7-8. Także
Na tym się skupcie, ja będę się zawijał i będę następne filmiki robił z tymi różnymi też zagrywkami, bo to tylko pokazywałem, jak to może brzmieć. Także dobra, dzięki za uważkę, papatki.